Witajcie! W tym odcinku przedstawię Wam najtańsze samochody świata. Najdroższe samochody świata na moim kanale już były. Były też najtańsze samochody z salonów w Polsce, więc dzisiaj jedziemy z odcinkiem najtańszych samochodów, ale właśnie na świecie. Jeśli ten odcinek spodoba Wam się, obejrzcie sobie odcinki, o których przed chwilą mówiłem. Gwarantuję Wam, że nie zawiedziecie się. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostawcie subskrypcję na moim kanale, wbijcie też na grupę na Facebooku, tam prowadzimy ciekawe dyskusje i wymieniamy się swoimi samochodami, no i wbijajcie także na mojego Instagrama. A teraz zobaczcie, co dla Was przygotowałem. Zaczynamy od najdroższego auta tego zestawienia. Auto popularnej w Polsce marki kosztuje w Indiach około 340 tysięcy rupii. W przeliczeniu na polskie złotówki daje to nam około 20 tysięcy złotych. Podstawowa wersja to silnik o mocy 56 koni mechanicznych. Będzie to silnik oczywiście trzycylindrowy. Z przodu zamontowano hamulce tarczowe, w planach były co prawda bębnowe, niemniej producenci zdecydowali się na tarcze, głównie ze względu na bezpieczeństwo. Nie miało to podobno natomiast impaktu na cenę samochodu. W standardzie jednak nie znajdziemy ani jednej poduszki powietrznej. Nie będzie też wspomagania kierownicy, nie będzie radia, głośników czy zegarka. Nawet wsteczne lusterka będziemy musieli regulować z zewnątrz manualnie. Może kolejne auto spodoba Wam się bardziej, a dodatkowym atutem będzie nieco niższa cena. Cherry A1 19,5 tysiąca złotych. Jest to jedno z najdroższych aut tego zestawienia, chociaż pokażcie inny taki model, który ma tak fajne wyposażenie, nawet jeżeli chodzi o tego typu segment. Chińczycy produkują to auto głównie z myślą o eksporcie do Europy i do USA, dlatego model A1 ma dosyć rozbudowaną listę wyposażenia dodatkowego. Nawet w podstawie znajdziecie komputer pokładowy, wspomaganie kierownicy i centralny zamek. Za dopłatą możecie otrzymać elektrycznie otwierane szyby, elektrycznie sterowane lusterka, manualną klimatyzację, a nawet tapicerkę na drzwiach. W Chinach samochód ma oznaczenie A1, a w Rosji natomiast nazywa się on Kymco. Ma wystarczającą moc 83 koni mechanicznych i czterocylindrowy silnik o pojemności 1.3, wyposażony jest w klimatyzację, a nawet radio. A1 z silnikiem o pojemności 1.3 osiąga prędkość ponad 150 km na godzinę i będzie to prędkość prawdopodobnie nie do pobicia, jeżeli chodzi o kolejne auta tego zestawienia. Cena podstawowej wersji to nieco poniżej 20 tysięcy złotych i jest to dosyć fajna oferta. Geely HQ SRV. Model tego samochodu jest chińską propozycją na rosnące zainteresowanie samochodami typu SUV, jeżeli oczywiście można to nazwać SUV-em. Według producenta auto to ma szereg zalet, a najważniejszymi z nich są uniwersalność i niskie zużycie paliwa. Pod maskę mogą trafić dwa warianty silnikowe. Będą to jednostki napędowe o pojemności 1.0 i mocy 52 kucy oraz 1.5 o mocy 55 koni mechanicznych. Cena podstawowej wersji to w przeliczeniu około 18 tysięcy złotych, więc dalej trochę sporo, zważywszy na fakt, jeżeli auto tak wygląda. Nie powala ono również osiągami. Osiąga ono prędkość maksymalną 80 km na godzinę. Auto to przeznaczone jest dla rodzin, chociaż w mojej opinii rodzin, którym nigdy nigdzie się nie spieszy. Auto posiada regulowane siedzenia i zamki bezpieczeństwa dla dzieci, a to już faktycznie jest jakiś plus. No dobra, przechodzimy do znanej Wam marki Renault. Jest ono jednym z najciekawiej wyglądających aut w tym zestawieniu, w tym segmencie cenowym. W podstawowej wersji, którą producent wycenił na 260 tysięcy rupli, w przeliczeniu daje nam poniżej 16 tysięcy złotych. Nie ma jednak co liczyć na jakąkolwiek w ogóle wygodę wynikającą z podróżowania. Auto praktycznie jak każde w tym zestawieniu w podstawie będzie bardzo ubogie. Standardowe wyposażenie nie obejmuje nawet poduszki powietrznej czy radia. W podstawie natomiast znajdziecie pasy bezpieczeństwa z przodu i uwaga, również z tyłu, a jak zaraz usłyszycie, pasy bezpieczeństwa czasem są nawet za dodatkową opłatą, jeżeli chodzi o pasy bezpieczeństwa dla pasażera lub nawet kierowcy. Kolejnym samochodem jest 5-drzwiowy kompaktowy hatchback. Nie żeby było inaczej, chińskiej produkcji. Wytwarzany jest od 2000 roku na licencji Daihatsu. Auto wyposażone jest w wersji podstawowej w czterocylindrowy silnik o pojemności 1.5 i mocy około 94 koni mechanicznych. Jest to bardzo duża moc, zważywszy na to, jakimi mocami będą dysponować kolejne auta w tym zestawieniu. W 2005 roku auto przeszło facelifting, a jego konstrukcja sięga początku lat 90. W przeliczeniu na złotówki auto kosztuje około 15 tysięcy PLN-ów.
Chiński producent chciał, by jego samochód znalazł nabywców także w USA. Z tego powodu zostały wypuszczone na rynek modele MR, które z powodów oszczędności nie spełniły norm bezpieczeństwa i emisji spalin. Obecnie sprzedawany jest tylko i wyłącznie na rynku chińskim za około 5 500 dolarów. Jak widać, Chińczycy mają gdzieś ekologię i boom związany ze spalinami. Mam nadzieję, że w przyszłości się to zmieni, a jeżeli chodzi o osiągi tego samochodu, to osiąga on prawie 140 km na godzinę, a na jego wyposażeniu znajduje się klimatyzacja, odtwarzacz CD i rozkładane siedzenia, a nawet lusterko wsteczne. Maruti Alto 800, cena 14,5 tysiąca złotych. Kolejnym samochodem jest tani samochód być może znanego wam producenta. Auto w podstawowej wersji kosztuje około 250 tysięcy rupii, czyli powiedzmy, że cena auta to 14,5 koła. Pod maską tego potwora siedzi 48-konny silnik. Co najzabawniejsze we wszystkim, sam producent chwali się, że jego pracą steruje 32-bitowy komputer. Niesłychanym w tym zestawieniu jest fakt, że w samochodzie tym może znajdować się poduszka powietrzna dla kierowcy. Niemniej oczywiście możliwość jej posiadania mają tylko jedynie ci, którzy zamawiają najbogatszą wersję wyposażenia. W standardowej wersji nie uświadczycie poduszki powietrznej. Ba, nie będzie nawet wspomagania kierownicy ani zegarka. Kolejny samochód Cherokee Q, 14 tysięcy złotych. Czwartym najtańszym autem świata jest niesamowite 5-drzwiowe auto miejskie. Pytanie do was, czy przypomina ono wam jakieś znane auto w Polsce? Myślę, że tak. Oczywiście przypomina ono kultowego już Matiza DU. Kilka tygodni po prezentacji tego samochodu na targach motoryzacyjnych, które odbyły się w roku 2003, General Motors oskarżył Chery o bezprawne skopiowanie projektu nadwozia. Samochód sprzedawany jest na terenie Chin i jest również oferowany w różnych wersjach wyposażenia. Jego prędkość maksymalna to zaledwie 82 km na godzinę. W roku 2006 nazwę auta zmieniono na QQ3. Producent oferuje nam do wyboru dwa silniki. Pojemność 0,8 o mocy 51 koni mechanicznych oraz 1,1 o mocy 67 koni. Za podstawę z najsłabszym silnikiem trzeba zapłacić lekko ponad 14 tysięcy złotych. Nie wiem, czy chcielibyście takim autem jeździć na co dzień, ale za nówkę z salonu tego samochodu zapłacicie równowartość używanego 5-letniego Opla, więc może i warto. Maruti Omni 13,5 tysiąca złotych. Trzecim najtańszym samochodem świata jest ten dostawczak. Co najlepsze, ma on taki wygląd, jakby swoją premierę miał wiele, wiele lat temu. Niemniej nie wygląd jest tu atrakcyjny. Atrakcyjna jest jego bardzo niska cena. Omni w wersji dostawczej, ponieważ występuje również inna wersja, kosztuje około 232 tysięcy rupii. W przeliczeniu na polskie złotówki daje to nam około 13,5 tysięcy złotych. Nie wiem, czy będzie to dla was zdziwieniem, ale moc tego autka to zaledwie 35 koni mechanicznych, więc może ta wartość i wydawać się bardzo niska, jeżeli chodzi o samochód dostawczy. Za ceną idzie także wyposażenie. Nie ma co tutaj liczyć na nawet podstawowe systemy bezpieczeństwa. Na szczęście w podstawie producent wyposażył auto w pasy bezpieczeństwa, czego w najtańszym aucie na świecie nie uświadczycie. Bajaj QT 8000 zł. Być może ta firma kojarzy wam się z motocyklami. Jeżeli tak, to nie jesteście w błędzie. W Indiach firma ta znana jest właśnie z produkcji motocykli, ale ma także marzenie, które dotyczy podboju rynków tanich samochodów. Auto to kilka lat temu miało kosztować 8000 zł. Tegoroczny model, model na rok 2018, kosztuje już ponad 20 tysięcy zł. Wynikła też mała aferka z powodu uzyskania jednej gwiazdki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego samochodu. Producent powiedział, że gdyby znaleźli poduszkę powietrzną do tego samochodu, to byłoby nieco lepiej. Zostawiam to bez komentarza i przejdźmy do danych starszych samochodów. Dane techniczne samochodu to 13,5 konia mechanicznego oraz 19,6 Nm momentu obrotowego. Jeżeli chodzi o pojemność silnika, jest to dokładnie 216 cm3. Dzięki pięciobiegowej skrzyni biegów rozpędza się on do 70 km na godzinę. Samochód jest autem czteroosobowym, a bagażnik ma pojemność 44 litrów. Łączna ładowność auta to 400 kg. I wreszcie, pierwsze miejsce, Tata Nano. 6000 zł, kosztujący około 1700 euro, będzie obecnie najtańszym samochodem na świecie. Tata Nano ma napęd na tylne koła. Auto posiada dwucylindrowy silnik, który jest umieszczony z tyłu. Ciekawi was pojemność? Ma on dokładnie 623 cm3 oraz dysponuje mocą 33 koni mechanicznych. Według danych, które podaje producent, jego średnie spalanie wynosi około 5 litrów na 100 km, więc zdaje się to być wartość nieco wysoka, jak na jego gabaryty.
A jeżeli mowa już o gabarytach, to ma on zaledwie 3,1 metra długości, 1,5 metra szerokości, 1,6 wysokości. Jest to obecnie najtańszy samochód świata. Było to misją firmy, aby zejść poniżej ceny Maruti 800. Finalnie podstawowa wersja została wyceniona na nieco powyżej 6000 zł. Auto to potrafi rozpędzić się do prędkości 105 km na godzinę, więc jest to mniej niż niektóre wasze skutery, które prezentujecie w serii motocykli moich widzów. Takie prędkości osiągalne są nawet dla skuterów o pojemności 50 cm sześciennych. Niemniej, czy nie czulibyście się w takim Tata Nano bezpieczniej? Oczywiście, jeżeli chcecie doposażyć mocno swoje auto i podnieść jego cenę dwukrotnie, możecie dokupić do niego pasy bezpieczeństwa, no tak, nie są one w standardzie, regulacje przednich świateł, zagłówki, no i podświetlanie deski rozdzielczej. Jeżeli chcecie mieć full wypasioną wersję samochodu, to zapłacicie o 7 tysięcy więcej, czyli 13 tysięcy złotych, no ale to będzie już cena dobrej używanej 125 od Yamahy, także może warto się zastanowić nad podstawą. To wszystko w tym zestawieniu. Jeżeli odcinek podobał Wam się, no to standardowo łapka w górę, subskrypcja, no i komentarz. Dajcie znać, czy jeździlibyście takimi samochodami, jeżeli dostalibyście nawet je za darmo. Ja w tym momencie się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.